Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym dla historii Polski, Europy i świata. Westerplatte. Trwająca 7 dni obrona Półwyspu stała się symbolem bohaterskiego, lecz daremnego oporu polskich żołnierzy. Dziś siła Westerplatte to nie pamiątki z tamtych czasów, bo te oczywiście są bezcenne. Westerplatte to dziś symbol, narodowy mit, a przede wszystkim emocje. W wyniku ustaleń Traktatu Wersalskiego Gdańsk stał się wolnym miastem, a jego fortyfikacje zostały zdemilitaryzowane. Półwysep Westerplatte przekazano Polsce w 1925 roku na potrzeby przeładunku broni i amunicji. Utworzono tam wojskową składnicę tranzytową, a tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto budowę systemu obronnego. Co to za miejsce? Wartownia numer 1 na Westerplatte, jeden z nielicznych budynków, które przetrwały II wojnę światową. Jest obecnie, znajduje się tu Izba Pamięci i Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Spoglądam na to zdjęcie i próbuję sobie teraz wyobrazić, w jakim miejscu Gdańska tak naprawdę znajduje się Westerplatte. Westerplatte znajduje się u wejścia do portu gdańskiego, do kanału portowego. Przez wiele lat była po prostu to łacha piachu, która została narzucana. No i ostatecznie ukształtował się z tego półwysep, który później już został zagospodarowany. Czy w 1939 roku Westerplatte miało jeszcze jakieś znaczenie militarne, strategiczne? Raczej nie. Nie militarne, raczej prestiżowe. Chodziło o znaczenie obecności wojsk polskich, w tym Polaków, w wolnym mieście Gdańsku. Czyli bardziej symbol polskości. Bardziej symbol. Już w 1939 możemy mówić o symbolu niż o funkcjach militarnych. Od czego zaczęły się walki na Westerplatte? Od ostrzału pancernika Schleswig-Holstein. Czyli to nie jest mit? Nie, jak najbardziej nie jest to mit. Oczywiście są różne inne wydarzenia, które ludzie starają się przedstawić jako początek II wojny światowej. Dla mnie osobiście jako historyka wojskowego jest to ostrzał z pancernika Schleswig-Holstein. Ile na Westerplatte jest takich punktów jak ten? Takich stricte jak ten. Wartowni były 4. To na nich opierała się obrona? Główne założenie obronne te wartownie pełniły, bo ich sama konstrukcja jest nietypowa. Wiem dokładnie, że wartownia numer 1 jest to 400 ton. To miejsce waży 400 tak, ton? Tak, to jest malutki budynek, który waży 400 ton. To robi wrażenie, przyznaję. Tak, tak, mając te dane, można sobie uświadomić, że to jednak jest dość duża siła fortyfikacyjna. Bombardowani z powietrza i ostrzeliwani przez niemieckie działa, polscy żołnierze bronili się przez 7 dni. 7 września 1939 roku wobec przewagi nieprzyjaciela i wyczerpania załogi major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. Dziś z zespołu obronnego pozostały wartownie, placówka fort, wieża obserwacyjna oraz bunkier. Nowe Koszary, czyli najważniejsze miejsce Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Budynek, jak na owe czasy, bardzo nowoczesny. Z ciepłą wodą, prysznicami, elektrycznością, o specjalnej, odpornej na ataki i bombardowanie konstrukcji. To, że dziś tak wygląda, to nie jest efekt niemieckich nalotów. Akurat ten moment i ten etap koszary przetrwały w nie najgorszym stanie. To, co widzimy, to następstwo roli, jaką odgrywały po 1945 roku. Przez długi czas z Gdańska i z okolic zwożono tu niewybuchy, które potem po prostu detonowano. Grochóweczka? Tak, tak. Można? Jak najbardzie, proszę bardzo. To jest autentyk? Tak. Przedwojenny model? Tak. Kuchnia polowa jest autentyczna, z 1937 roku, wyprodukowana w lubelskiej wytwórni samolotów. Czas potrzebny do ugotowania od chwili rozpalenia ognia, wody, kawy około 60 minut, dokładnie. Wołowiny, baraniny, tak, strączkowych tak, 150. Tak, tak, tak. W tej sytuacji trochę... Koniecznie. Rozpalmy. Koniecznie. O, jest chyba lepiej. Dobrze mi jeszcze powiedzieć, mamy rok 39, ostatnie dni sierpnia. Jak wyglądał taki typowy żołnierski obiad? Na pewno nie grochówka.
Jak to nie grochówka? Przecież wiadomo, że najbardziej wojskowe danie to jest grochówka. Grochówka z reguły była na święto pułku wydawana, więc dlatego cywil kojarzy. Cywil, grochówka, wojsko, kuchnia, no to no tak, nie, przeciwnie. Najbardziej ulubioną potrawą, oczywiście w cudzysłowie mówię żołnierze, to była zupa ryżowa. Gotowali się ogólnie, nie przyjmowali niczym. Jak to się śmiało, żołnierz głodny, żołnierz zje wszystko. Ale to ja jednak zdecydowanie od tej zupy ryżowej wolę grochówkę. Bardzo dziękuję. W 2003 roku pole bitwy na Westerplatte zostało uznane za pomnik historii. Teren jest dostępny bezpłatnie przez cały rok. Szlak kończy się na kopcu u stóp pomnika obrońców wybrzeża, ale zwiedzanie można rozpocząć od dowolnego obiektu. Spacerując po Westerplatte, warto pamiętać o tym, że znajdziemy tu militarne pamiątki nie tylko z września 1939 roku. Zresztą te militarne dzieje Westerplatte to nie wszystko. Półwysep przez wiele lat był także bardzo popularnym kurortem. Cóż, historia naprawdę lubi zaskakiwać.